Książka Zagniony konwój do Rize to efekt kilkuletniego śledztwa Bartosza Ardutowskiego i Łukasza Orlickiego, którzy postanowili rozwiązać zagadkę tajemniczego konwoju. Jak wynika ze źródeł, na których opierali się autorzy zaraz po zakończeniu II wojny światowej, były pracownik projektu Rize, opowiedział polskiemu komendantowi wojskowemu Bogdanowi Grabowskiemu o zagadkowym konwoju. Niemiec stwierdził, że przywieziony pod koniec wojny trzema ciężarówkami ładunek ukryto w rejonie Gontowej. Depozyt miał zostać wniesiony do jednej z drążonych tam sztolni, a następnie zabezpieczony w jej bocznej odnodze. Komendant Grabowski błyskawicznie zorganizował ekipę poszukiwawczą, której zadaniem było przekopanie zwału. Niestety zabrakło funduszy na dokończenie prac. Po niedługim czasie, w wyniku eksplozji, wejście do sztolni zostało zasypane. O kilkudziesięciu latach relacją komendanta Grabowskiego o ukrytym na gątowej depozycie zainteresowali się Bartosz Rdutowski i Łukasz Orlicki, którzy postanowili rozwikłać zagadkę. Efektem ich pracy jest książka Zaginiony konwój do Rize. Praca nad nią trwała 7 lat. Inspiracja no, z historii, którą usłyszałem w 2007 roku od eksploratorów, dwóch, od Tomasza Witkowskiego i Mariusza Mierosława, usłyszałem o. historii o depozycie, który został ukryty na gątowej. Oni, ją dowie, oni się o tym dowiedzieli od Bogdana Grabowskiego. I no, tu był początek. Ja to oczywiście później weryfikowałem tą całą historię. Na początku w artykułach prasowych szukałem informacji. No a od 2013 roku to już było gigantyczne śledztwo, które prowadziłem razem z Łukaszem Orlickim z magazynu Odkrywca które oparło się o archiwum IPN-u, archiwum Straży Granicznej, o no jeszcze kilka, kilka innych, o długie kwerendy w bibliotekach, no i przede wszystkim o pracę w terenie. Bartosz Rudłutowski podkreśla, że bezcenne podczas jego pracy nad książkami jest pozyskiwanie relacji świadków. Tych świadków co roku jest coraz mniej, natomiast no szczęśliwie się udało w książkach, które opublikowałem do wielu tych relacji dotrzeć. Mamy w książkach relacje Niemców, mamy w książkach relacje osadników, którzy tutaj przybyli w góry Sowie tuż, tuż po wojnie. Mamy również relacje Żydów, Żydów, na przykład węgierskich, którzy spędzili w górach Sowich no, bardzo ciężki dla nich okres. No i tych relacji na szczęście co roku udaje się nam zdobyć nowe. Historia zaginionego konwoju do Lizy pasjonuje Bartosza Ardutowskiego od dawna. Do tej pory wydał on kilkanaście książek różnych autorów, które zgłębiają tę zagadkę. Każdy to opisuje inaczej. Przede wszystkim, część autorów to są eksploratorzy, inni szukają w archiwach, inni rozmawiają ze świadkami. To Każdy ma swój warsztat i mogę zaręczyć, że z tych kilkunastu książek, które jako wydawca i jako autor wydałem na temat Lizy, każda jest inna. Nie, nie powielają się informacje, wręcz uzupełniają się i przeplatają. Książka Zaginiony Konwój Dorizza okazała się nakładem wydawnictwa Technol.